Więc witam ponownie, z tej strony Tomek. Tak jak mówiłem, opowiem coś co do wymiany. Więc z częściami może tu nie jest jak tak prosto, jak powiedzmy idziesz do sklepu i w każdym tradycyjnym kupisz z Hondy sobie, proszę tam filtr, świecę czy coś, do skutera jakiegoś coś. Więc tak, filtr powietrza kosztuje około 80 zł, tu jest wymieniany, bo wymieniałem w tamtym roku. Tu jest pas, wymieniany olej, olej w silniku z drugiej strony. Pasa nie wymieniałem, bo jeszcze jest w dobrym stanie, opony w dobrym stanie. Wymieniałem świece. Kolega mi reperował mi gaźnik i reperował mi z przodu lagi, gdyż z lewej ciekło lekko. Teraz tego nie widać, bo one są zrobione. Także teraz działają. No i dokupiłem do tego klocki hamulcowe. Ale klocki jakieś włoskie, nieoryginalne, tarcze nie są złe, a podczas jazdy trze cały czas, przód, tak? A te klocki zachowują się jakby, jak się hamuje, jakby w ogóle tarły były, jakby były zrobione z betonu, a nie z materiału ściernego, tak? Olej się wymienia z tej strony. Tu jest olej, tam grosze wchodzą. Tarcz, klocki powinny z tyłu są. Tarcze są dobre, jak mówię. Wydech, no jeszcze z 2 lata i też z nim trzeba będzie już wtedy pojechać. Nie wiem, jaki to jest koszt. Pojemnik zbiornika 12 litrów. Otwiera się w taki sposób, stacjonuje w drugą stronę. 12 litrów wchodzi, 3-4 litry maksymalnie 100 km. Stacyjka. I tak to wygląda. Ok, otwieranie kufra. Open seat. Tu jest odcięcie zapłonu, jeszcze takie dodatkowy taki immobilizer jakby. No i to oczywiście tu jest taki stacjonarny. Światła są w nim do jazdy dziennej. Ma diody LEDy do jazdy dziennej, tak wyglądają. Się zapala. Dobra, teraz spróbujemy go. Kopię od razu przebieg. No, trochę słychać wydech.